tym rzecznik MSZ Rafał Sobczak. W ramach Trójkąta Weimarskiego ministrowie będą chcieli rozmawiać o tej sytuacji bieżącej, jaka ma miejsce w Ukrainie, no i oczywiście konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Jestem wdzięczny Witoldowi Waszczykowskiemu, że jest z nami i uczestniczyć będzie w spotkaniach w ramach różnych formatów, mówił szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin podczas wczorajszego spotkania z szefem polskiej dyplomacji. Nie ma przypadków w polityce. Dziękuję Witoldowi Waszczykowskiemu i Polsce za zaangażowanie i pomoc w walce z rosyjską agresją. Oprócz ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji do ukraińskiej stolicy przylecą też dziś szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii i Danii. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Dziś drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców tego gremium. Tydzień temu wybrano 10 doradców komisji. Dziś mają wskazać 11. Małgorzata Naukowicz. Wiceprzewodniczący komisji Marek Suski z PiS-u mówi, że komisja ma się też zapoznać z informacją, jakie dokumenty wpłynęły do Sejmu. Jeżeli by wpłynęły dokumenty, to wtedy byśmy mogli się już zastanowić nad konkretnymi osobami, które chcielibyśmy przesłuchać. Krzysztof Brejza z PO ubolewa, że komisja śledcza do tej pory nie rozpoczęła merytorycznych prac. Zmarnowaliśmy prawie 2 miesiące od powołania komisji, mówi. O ile zarzucano prokuraturze opieszałość w sprawie Amber Gold, to komisja również zaczyna badać tę sprawę w sposób opieszały. Wszyscy członkowie komisji śledczej są zgodni, że wyjaśnienie sprawy Amber Gold należy rozpocząć od prokuratorów. 80% winy, błędów to jest sprawa prokuratury, potem Komisja Nadzoru Finansów Publicznych. Mówi Krzysztof Brejza. Marek Suski dodaje, że komisja powinna wyznaczyć termin, do którego dokumenty z prokuratury wpłyną, a wówczas prace sejmowych śledczych ruszą pełną parą. To, co trochę rzucało światła, czy też odsłaniało kulisy tej afery, czy te taśmy, zostały przez prokuraturę zabrane, utajnione i właściwie też nie można się dowiedzieć, co tam na tych taśmach było. Chodzi o taśmy z afery podsłuchowej, które według posła Suskiego łączą się ze sprawą tuszowania Amber Gold. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Podkomisja Smoleńska spotka się z rodzinami ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Z medialnych informacji wynika, że nie wszyscy bliscy tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, dostali zaproszenie na to spotkanie. W wypowiedziach dla mediów przewodniczący komisji Wacław Berczyński informował, że zespół chce przekazać rodzinom wszystko, co wie o katastrofie i jej przyczynach. Natomiast w czwartek zespół powołany w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza ma zorganizować konferencję dla dziennikarzy. Zostaną na niej przedstawione pierwsze wyniki prac podkomisji, między innymi nowe nagrania załogi Tupolewa. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół ciepło i słonecznie, tylko w Karpatach możliwy deszcz. Temperatura od 23 do 29 stopni. Tylko miejscami na północy chłodniej 19 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Możemy puszczać tekst nawet od tyłu, bo i tak już nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, jak tania jest w Rossmanie. Przecież za płyn do naczyń Ludwik zapłacisz tylko 3,69. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Milion. Milion? Milion! Teraz w LOT trwa największa promocja w roku. Milion biletów w super okazyjnych cenach. Już od 169 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com.
Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A cukrówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. 7 minut po 7. Poranek w Polskim Radiu 24. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Budzimy razem nowy dzień i zapraszamy jak zwykle do godziny 9. Mamy środę, 14 września, 258 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło o 6.08, zajdzie o 18.53. Dzień będzie trwał 12 godzin i 45 minut. Coraz krócej i krócej. Imieniny obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Roxana i Szymon. Niech się spełniają Państwa marzenia. Polskie Radio 24. 24 tytuły. Będziemy szeleścili portugalskimi gazetami. Adriana Bąkowska. Dzień dobry, witamy. I cóż tam? Dzień dobry, witam serdecznie. Polityka, gospodarka i piłka nożna to są tradycyjnie tematy, którymi emocjonują się Portugalczycy. Zacznijmy więc od tej pierwszej. Tym razem bohaterem, czy też raczej antybohaterem mediów i opinii publicznej, nie tylko zresztą nad Tagiem, stał się były przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Jak wiemy, portugalski polityk bardzo szybko znalazł sobie nowe zajęcie i został jednym z dyrektorów, jak sam podkreśla, niewykonawczy Goldman Sachs. Bank ten jest znany m.in. z faktu czerpania zysków z pomagania Grecji w ukrywaniu jej prawdziwego zadłużenia i jeszcze zanim kraj ten wpadł w ciągnący się do dziś kryzys gospodarczy. Wielu oskarżało Barroso o nieetyczne działanie i brak honoru, a teraz prasa w Portugalii rozpisuje się o kolejnej fali kontrowersji w Brukseli. Jak czytamy w Publiku, grupa unijnych urzędników wysłała do obecnego szefa komisji Jean-Claude'a Junckera list otwarty, w którym domaga się m.in. odebrania Portugalczykowi dożywotniej emerytury. Sam przewodniczący zdecydował o odebraniu Barroso statusu VIP i traktowaniu go jak zwykłego lobbysty. Ponownie zresztą skierował też do przeanalizowania umowę swojego poprzednika z Goldman Sachs, a odpowiedzią na to był list otwarty samego Barroso, który oskarżył Brukselę o dyskryminację i bezzasadne podawanie w wątpliwość jego uczciwości. Porównał on zresztą swoją sytuację do sprawy byłej komisarz Nelly Kroes, która została konsultantem Ubera. To w Portugalii wywołało dość mieszane uczucia. Podsumowując, atmosfera wokół do niedawna jednego z najbardziej wpływowych polityków Europy robi się bardzo gęsta. Są też tacy, którzy widzą ją w jeszcze szerszym kontekście. Cytowany przez Journal i portugalski eurodeputowany Paulo Rangel zwraca uwagę, że zamieszanie związane z Barroso może poważnie zaszkodzić jego rodakowi walczącemu o ważne międzynarodowe stanowisko, mianowicie António Guterresowi, który jak do tej pory jest najmocniejszym kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Zmieniamy nieco temat. W ostatnich latach o rynku pracy w Portugalii mówiło się przede wszystkim w negatywnym kontekście kryzysu, zwolnień i rosnącego bezrobocia. Tym razem mam jednak trochę dobrych wiadomości. Nad Tagiem czuć bowiem delikatny wiatr odnowy, o którym pisze dziennik Publiku. Z badania przeprowadzonego przez Mercer w ponad 300 przedsiębiorstwach wynika, że aż połowa z nich zamierza jeszcze w tym roku zwiększyć zatrudnienie. A dla porównania w ubiegłym roku takie deklaracje złożyło dwa razy mniej ankietowanych firm. 44% przedsiębiorców planuje dotrzeć do końca roku, nie zmieniając liczby pracowników, a jedynie 7% liczy się z koniecznością zwolnień. Autorzy badania zwracają uwagę, że w poprzednich latach, chcąc zmniejszyć skalę zwolnień, firmy decydowały się na zamrożenie płac, ale teraz, gdy sytuacja gospodarcza powoli wraca do normy, wiele z nich zdecyduje się na nieznaczne podwyżki. Na największe mogą liczyć kadry kierownicze wyższego i średniego szczebla. No i oczywiście Liga Mistrzów to jest temat, którego nie może zabraknąć w dzisiejszym przeglądzie prasy.
Wczoraj w swoim meczu grupowym zmierzyła się Benfica, która zagrała z tureckim Beşiktaş. No i bardzo pechowo zremisowała. Nie dość, że straciła prowadzenie w 93 minucie, to jeszcze autorem wyrównującego gola był Brazylijczyk Talisca, który do Beşiktaş został wypożyczony właśnie z Benfiki. Tabloidy określają to wręcz mianem zdrady. Jak zwykle, jeśli chodzi o futbol, to w Portugalii nie ma półśrodków. No a dziś mecze szczególnie ważne dla nas, bo zagra grupa Legii. Warszawska drużyna zmierzy się z Borussią Dortmund, a na Murawie w Lizbonie zagrają Sporting i... Na Węgrzech pozwalano chłopom opuszczać kołchozy. W NRD rząd rozpoczął rozmowy z kościołem luterańskim. Wszędzie coś się zmieniało, tylko nie w PRL-u. Bolesława Bieruta. Bezwzględnie wykonywano wyroki śmierci, zaostrzono walkę z kościołem. 14 września 1953 roku w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie rozpoczyna się proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Zaczątki antypaństwowej działalności ośrodka kieleckiego pod kierownictwem oskarżonego Kaczmarka sięgają 1945 roku, kiedy to przyjechał z Rzymu do Polski prymas rzymskokatolickiego kościoła w Polsce, ksiądz kardynał Lund, który otrzymał w Watykanie polecenie przeciwstawienia kleru w Polsce władzy ludowej i przeciwdziałania poprzez hierarchię kościelną reformom społecznym w Polsce, zmierzając do zmiany ustroju. Przekazując to polecenie oskarżonemu Kaczmarkowi, kardynał Chlond wskazał na konieczność trwałej dywersji politycznej ze strony hierarchii kościelnej w stosunku do wszelkich przedsięwzięć władzy ludowej w Polsce, a w szczególności w stosunku do reform społecznych przeprowadzonych przez władzę ludową. Będąc wrogo ustosunkowany do ludu pracującego, a w szczególności do klasy robotniczej, oskarżony Kaczmarek przedsięwziął działanie zmierzające do obalenia władzy ludowej, unicestwienia reform społecznych stanowiących podstawę nowego ustroju i przywrócenia kapitalizmu w Polsce. O ile do początku 1947 roku oskarżeni Kaczmarek, Danilewicz i Widlak liczyli na obalenie władzy ludowej poprzez zwycięstwo reakcyjnych sił w kraju z agentem imperialistycznym Mikołajczykiem na czele, to po klęsce Mikołajczyka w wyborach, zgodnie z wytycznymi Watykanu i wskazaniami ambasadora USA w Polsce, Bliss Lena, oskarżony Kaczmarek i współoskarżeni Danilewicz, Widlak i Dąbrowski wiązali swoje nadzieje obalenia ustroju ludowego w Polsce z nową wojną. Wykonując dyrektywy i polecenia zaciekłych wrogów niepodległości Polski i ustroju ludowego, agentów obcych wywiadów, oskarżeni popierali przygotowania do wojny czynione przez agresorów imperialistycznych, prowadząc propagandę wojenną i występując otwarcie przeciwko prowadzonej przez naród polski wraz z innymi narodami i milionami uczciwych ludzi na całym świecie w walce o utrzymanie pokoju. Sąd skazał biskupa Czesława Kaczmarka na 12 lat więzienia. 26 września aresztowano prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. No i będziemy w Europie. Beata Płomecka, witamy serdecznie w Europie, tam gdzie w Parlamencie Europejskim rozmawia się, rozmawiało o Polsce. Dzień dobry. Jak te rozmowy przebiegały i jaka będzie dzisiejsza rezolucja? No długie to rozmowy wczoraj nie były, bo debata trwała niespełna godzinę. Ta poprzednia styczniowa ponad dwie, jeżeli dobrze pamiętam. To wynika z charakteru tej debaty już wcześniej ustalonego, bo wczoraj wypowiadali się przedstawiciele, jeden przedstawiciel z każdej frakcji mógł wygłosić przemówienie. To było kilkuminutowe przemówienie. Najwięcej czasu dostał 8 minut przedstawiciel konserwatystów. W imieniu konserwatystów wypowiadał się Ryszard Legutko z PiSu. 5 minut dostali chadecy, ta największa frakcja. W imieniu tej frakcji wypowiadał się Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej. Ta debata nie wzbudziła wielkiego zainteresowania. Z ponad 700 europosłów zasiadających w Parlamencie Europejskim wczoraj w ławach zasiadło raptem około 70 deputowanych. Tak jak mówię, to wynikało trochę z charakteru, ale też trochę ze spadku zainteresowania. To znaczy debata o Polsce styczniowa wywołała większe zainteresowanie, ta wczorajsza już nie. Rozpoczął ją wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, jego przemówienie dotyczyło przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. Mówił, że polski rząd zmienił niektóre decyzje, ale wciąż nie rozwiązane są kwestie dotyczące publikacji wszystkich orzeczeń Trybunału i składu Trybunału Konstytucyjnego. Frans Timmermans odpowiadał też na zarzuty, że działa na szkodę Polski. Mówił, że w przeszłości zajmował się upadkiem dyktatur komunistycznych.
piechotę jego komentarz. The Polish people have achieved that. Polakom udało się to osiągnąć i jest to jedno z największych zwycięstw w historii Europy. Nikt nie może mnie oskarżać o działania przeciwko Polakom. To jest spór między Trybunałem i rządem. I nie chodzi o nic więcej. Nothing more and nothing less. W pewnym momencie ta debata przerodziła się w spór polsko-polski, bo tak jak powiedziałam, w imieniu największej frakcji występował Janusz Lewandowski w imieniu chadeków. Trzecia co do wielkości grupa to konserwatyści. Tu przedstawicielem był Ryszard Legutko. Przedzielił ich tylko Włoch, Jenny Pitella, szef socjalistów. Niemniej można było odnieść wrażenie, że obaj politycy mówili do siebie. Europoseł Janusz Lewandowski mówił, że ta debata nie jest przeciwko Polsce i dodał. To jest debata o nadużyciach obecnej władzy, które niosą poważne zagrożenia dla demokracji, dla państwa prawa i ostatecznie obracają się przeciw własnemu społeczeństwu. Nie jest żadnym powodem do dumy, jeśli Polska wydłuża listę europejskich kłopotów i jest adresatem rezolucji. Kiedy Parlament Europejski wyrażał zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Hondurasie, w Nigerii, w Pakistanie i w Polsce. Teatr absurdu, tak komentował europoseł Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Obwinił Parlament Europejski o stosowanie podwójnych standardów i też mówił, że wie, skąd bierze się ten atak na Polskę. Wasi towarzysze polityczni stracili władzę monopolistyczną w Polsce i trudno wam jest to zaakceptować. Kieruje wami głębokie uprzedzenie do rządu polskiego i do wszystkiego, co ten rząd reprezentuje. Prawda jest taka, że jesteście państwo organicznie niezdolni do zaakceptowania tego faktu, że mogą istnieć rządy i partie, które różnią się od was poglądami i że te poglądy mają dobre racje. W tej debacie wczorajszej nie brał udziału w samej debacie przedstawiciel polskiego rządu. Pamiętamy, w styczniu była premier Beata Szydło. Teraz przyjechał na debatę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, ale nie wypowiadał się. Później pytałam wiceministra, miał być, gdyby któryś z europosłów miał wątpliwości, pytania w związku z ustawą medialną, w związku z ustawą antyterrorystyczną na przykład, czy o służbie cywilnej. Zapytałam, czy któryś z europosłów zgłaszał się i pytał, miał wątpliwości i zastrzeżenia. Wiceminister powiedział, że nie, natomiast sam później w rozmowie z nami powiedział, że tej debacie przysłuchiwał się ze smutkiem, że nie wniosła ona niczego nowego i też odniósł się do podnoszonych przez Zielonych i komunistów kwestii aborcji. Rzeczywiście przedstawiciele tych dwóch frakcji wykorzystali debatę, żeby przestrzec przed zaostrzaniem polskich przepisów o aborcji. Wiceminister podkreślał, że to jest, nie ma żadnego rządowego projektu, że to jest, jeśli już, to inicjatywa obywatelska. Czy być może, że parlament zajmuje się kwestią ruchów społecznych, de facto kneblując ruchy społeczne, organizacje, które są za życiem i zajmuje się tego kwestiami, mamy do czynienia z jakąś nową formą cenzury, żeby tego inaczej nazwać. No. Tak zakończyła się debata wczorajsza tym komentarzem wiceministra i już wczoraj wszyscy przygotowywali się do dzisiejszej rezolucji. Właściwie można powiedzieć, że wynik dzisiejszego głosowania inaczej nie ma. Jest telefon i jest informacja. Z czego jeden został napisany przez nic nie zrób, to nie sama zrób. Jest telefon, ci wszystko powiedzą. Zielonych i komunistów. Nauczyłaś jako żebraczka, że ci wszystko dadzą. Musisz coś sama wykonać. Nogę jedną wywalić, drugą idzie. Nic, to ty robisz. To ty robisz, bo tu jest Bugici. Jest 506, zaraz zadzwoni. Jest tam na przykład pod adresem rządu, że 506, uważa i tutaj cytat, chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskiej wartości i kultury. Jest też wezwanie do liberalizacji prawa aborcyjnego. Minimalnie jeden krok. Krajów członkowskich. No ale to już słuchaj teraz. I później jest jeszcze w tych poprawkach krytyka Polski, że nie przyjęła uchodźców. Bardzo małe są szanse na przeforsowanie tych poprawek, bo jeśli z tego, co usłyszałam, jeżeli będzie głosowana poprawka dotycząca na przykład liberalizacji prawa aborcyjnego, to chadecy mówią, że wtedy tej poprawki nie poprą, a wtedy nie poprą całej rezolucji, co wydaje się mało prawdopodobne, bo za samą rezolucją jako taką przecież byli, bo ją pisali. Drugi projekt rezolucji to jest projekt
autorstwa konserwatystów. Złożyli oni ten projekt na początku tygodnia. Napisali go europosłowie PiSu i właściwie jest on odpowiedzią na wszystkie zarzuty, które są w tej rezolucji pierwszej, a w tej rezolucji mowa jest o wciąż nierozwiązanym kryzysie konstytucyjnym. Jest krytyka tych ustaw medialnej, o służbie cywilnej i antyterrorystycznej. Jest mówi, zapowiada się, że będziemy informować. W związku z decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. Więc ta odpowiedź na te zarzuty znajduje się w drugiej rezolucji europosłów PiSu. Raczej nie ma szansy na przeforsowanie. Jeżeli cokolwiek, na cokolwiek liczą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, to bardziej na to, żeby ta pierwsza rezolucja tych głównych partii, pięciu grup politycznych, była przegłosowana, ale no, małym stosunkiem głosów, żeby nie było dużego poparcia dla tej rezolucji, co będzie pokazywać jednak rozdźwięk w Parlamencie Europejskim. I ostatni projekt rezolucji to eurosceptycyzm grupy Marine Le Pen. Krótki, kilkupunktowy projekt rezolucji, a w nim jest tyleż obrona Polski, co atak na unijne instytucje i krytyka, ostra krytyka unijnych instytucji. I by nie ingerowały wyłączne kompetencje państw członkowskich. Takie tam jest zdanie w tym projekcie rezolucji. Przypomnijmy, dziś Parlament Europejski niemal na pewno przyjmie poświęconą głównie Trybunałowi Konstytucyjnemu rezolucję o wpływie wydarzeń w Polsce na prawa określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ja znalazłem jeszcze cytat szefa liberałów. Guy Verhofstadt uważa, że najważniejsze są w nim dwa elementy. Zdecydowane poparcie parlamentu dla działań podjętych wobec Polski przez Komisję Europejską oraz apel do polskiego rządu, by wykorzystał 3 miesiące przyznane przez Komisję Europejską na wdrożenie zaleceń naprawczych i by włączył opozycję do poszukiwania kompromisu, który pozwoli rozwiązać kryzys konstytucyjnej. No, przypomnijmy, kiedy kończy się ten okres 3-miesięczny, bo Komisja Europejska rzeczywiście przesłała zalecenia do Polski, by wszystkie wyroki Trybunału zostały opublikowane, wysłała zalecenia dotyczące składu Trybunału Konstytucyjnego pod koniec lipca. Liczymy od tego czasu 3 miesiące, czyli pod koniec października powinno być coś wiadomo. Wczoraj pytaliśmy wiceministra sprawiedliwości, czy jest już przygotowywana odpowiedź na te rekomendacje, zalecenia. Wiceminister powiedział, że wszystko, co do tej pory zostało, oczywiście dialog z Komisją Europejską trwa, ale wszystko, co do tej pory zostało zrobione, powinno wystarczyć, ponieważ wszystkie orzeczenia Trybunału zostały opublikowane, a te, które nie zostały, nie nazywają się orzeczeniami. W związku z tym Polska do zaleceń Komisji Europejskiej się zastosowała. To pewnie nie będzie satysfakcjonujące dla Komisji Europejskiej i jeśli nie dostanie w ciągu tych 3 miesięcy żadnej odpowiedzi, nie będzie nie zastosuje się do zaleceń Polska, do zaleceń Komisji Europejskiej, no to Komisja będzie musiała zdecydować, co dalej. Przypomnijmy, trzeci krok, no to już jest wniosek do państw członkowskich o nałożenie sankcji na kraj członkowski, w tym przypadku Polskę, łącznie, to są sankcje, łącznie z odebraniem głosu na posiedzeniach ministerialnych, ale żeby to zostało przeforsowane, to trzeba jednomyślności wszystkich krajów, a Węgry mówią, że tego nie poprą, w związku z czym Komisja Europejska ma orzech do zgryzienia. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Beata Płomecka. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jaki powinien być prawidłowy poziom cukru we krwi? Kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym? Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna są tak ważne dla zdrowia? Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się polscy lekarze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w mojej audycji Rozmowy o zdrowiu w środę o 19:15. Na tamtą stronę, jak jedzie 520 i już na Marsa jedziesz. I dzwonisz, ona cię powie, gdzie, w którym miejscu. Autopromocja. Jest 7:30. Tu jest telefon informacyjny. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czarniecka, zapraszam. Dziś w Parlamencie Europejskim głosowanie nad rezolucją dotyczącą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, sytuacji mediów publicznych, ustawy o policji, służbie cywilnej, a także planu zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej. Projekt przygotowało 5 frakcji zrzeszających blisko 600 eurodeputowanych. Europosłowie PiS przygotowali projekt rezolucji, który ma być odpowiedzią na tekst krytyczny wobec posunięć polskich władz. W Parlamencie Europejskim odbędzie się też wystąpienie
wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jerzego Junckera o stanie Unii Europejskiej. A ta informacja, w której działa, bo my chcemy na marca 56 do firmy Impel gdzieś tam dojechać. Dziś w bloku porannych głosowań Sejm zdecyduje, czy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o KSAP. Posłowie będą też głosować nad rządowym projektem zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a także nad projektem o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W Sejmie będzie też między innymi głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu zmian w ustawie o grach hazardowych, nad którym posłowie debatowali we wtorek. Sejm ma też powołać prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Posłowie wysłuchają również informacji w sprawie rolnictwa i obszarów wiejskich w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Prezydent Andrzej Duda udaje się dziś do Bułgarii, gdzie weźmie udział w 12. spotkaniu przywódców państw grupy ARA-JOLOSZ. Grupa ta po raz pierwszy spotkała się w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii. Skupia przywódców m.in. takich państw jak Włochy, Niemcy, Łotwa, Słowenia i Węgry. W tym roku rozmowy zdominują dwie kwestie: przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów. W czasie wizyty prezydentowi będzie towarzyszyć żona Agata Kornhauser Duda. Minister Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że w Europie jest aktualnie silna potrzeba dyskusji, zwłaszcza teraz, gdy Unia Europejska zmaga się z problemem imigrantów, a Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem ze wspólnoty. Jest pilna potrzeba i decyzji politycznych, i pilna potrzeba działań politycznych, ale przede wszystkim jest pilna potrzeba tego, żeby Europa znalazła znowu pomysł na samą siebie. Jest pilna potrzeba tego, żeby właśnie na poziomie także intelektualnym, takich szerszych strategii, szerszego poglądu spraw, dyskutować o tym, czym ma być Europa w przyszłości, bo dzisiaj rzeczywiście nie tylko mam za ten kryzys decyzyjności w Europie, kryzys wywołany Brexitem, problemem normalnie migrantów, na marsza, bo tam euro, a mamy także są bardzo takie ogromne hale, tam idei europejskiej. Teraz były bankiety, przewidziano kilka roboczych sesji zatytułowanych m.in. jak zwiększyć zaufanie do Unii Europejskiej w czasach rosnącego ryzyka i braku stabilności w porządku 56a. Marsza 56a. Słowem wszystko. Do godziny nie za wiatraczą, tylko to jedzie się z Stanów Zjednoczonych i przejeżdża się, przecina się ulicę jaką. Paweł Ulbrych, dzień dobry. Po 20 latach posuchy no Grochowską znów i on jedzie prosto i tam będzie Marsa 56a i tam są roboty na drodze, tam bardzo długo może jechać, jak będzie się jechać o 7-8 rano. To każda głupia wie. I tyle. I tam Marsa jest 56a. Gdzie? No to każdy pod klubowi dużych szans w dzisiejszym starciu, ale wcale go to nie martwi. Powiedziałem przed... ale on jedzie za wiatraczną, ale to jest najogólniej. Mam nadzieję, że będzie więcej. Liczę na właśnie na sporting w ostatnim kolejce. Ale no, trzeba grać, próbować i myślę, że tutaj właśnie mecze pomiędzy Legią a Sportingiem zadecydują o tym trzecim miejscu. Fajnie właśnie, że jest taka grupa. Cieszę się bardzo, bo no, jak przegrywać, to z najlepszymi. Szkoda by było grając, mając jakąś słabą grupę i wtedy w ogóle nie. Początek spotkania o 20:45. Transmisja na antenie radiowej Jedynki. A w drugim meczu grupy F Real Madryt, który broni trofeum, zagra ze Sportingiem Lizbona, klubem, w którym pierwsze kroki stawiała dzisiejsza gwiazda hiszpańskiego klubu Cristiano Ronaldo. Wczoraj odbyły się mecze w grupach od A do D. W pierwszej Paris Saint-Germain z Grzegorzem Krychowiakiem, który grał do 79 minuty, zremisował u siebie z Arsenalem Londyn 1-1. W drugim meczu Ludogorets zremisował w Bazylei też 1-1. W grupie B Napoli wygrało na wyjeździe z Dynamem Kijów 2-1. Obie bramki dla włoskiego klubu strzelił Arkadiusz Milik. Piotr Zieliński grał od 62 minuty. W drugim spotkaniu Benfica zremisowała w Lizbonie z Besiktasem 1-1, tracąc gola w doliczonym czasie. W grupie D Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim wygrał u siebie z Rostowem 5-0. Polak wykorzystał rzut karny i zdobył gola na 1-0. W drugim spotkaniu PSV przegrało w Eindhoven z Atletico 0-1. Pierwszym liderem grupy C Barcelona, która rozgromiła u siebie Celtic Glasgow 7-0. Trzy bramki strzelił Messi, dwie Suarez, pozostałe Iniesta i Neymar. Spotkanie Manchesteru City z Mönchengladbach odwołano z powodu ulewy.
Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju. Jak jedziesz do swojego szpitala, żeby za darmo wyzebrywać prześwietlenia? Masz 523. 7-5, 7-6 w tiebreaku. Żeby wejść. Dobra. Masz 523, wiesz gdzie jesteś? No dobrze, to stamtąd jadą 4 autobusy na Marsa. Jedzie przez ulicę Ostrobramską. Potem jedzie skręca ciut w lewo w kierunku, jak jedzie tam 125 jest skrzyżowanie, 521 była cetka, skrzyżowanie z Grochowską, to gdzie ty jesteś? Ważne, że mimo słabego samopoczucia to jest wszystko za wiatraczną. Ale my tu jedziemy Stanów Zjednoczonych. A w drugiej rundzie szczecińskiego Challengera Janowicz zagra z Włochem Stefana Napolitana. Przebija ulicę Grochowską, no jedzie 1-2 przystanki, bo to jedzie przez most. I tam są korki, tam są roboty na drodze. Rio de Janeiro. Łącznie Polacy mają 20 medali, w tym 4 złote i 9 srebrnych. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. On wjeżdża. Jaka to jest ulica, która przebija Grochowską? Marsa. A nasze pierwsze pytanie kierujemy cały czas na Marsa. To jesteś na Marsa. Tylko musisz zobaczyć na przystanku, gdzie jest 523 autobus, który jedzie na Marsa. I to wszystko. To pełna odpowiedzialności. Pani prezydent poinformowała nas o swoich działaniach, które podejmuje dla wyjaśnienia wszystkich spraw. Dlaczego nie jest napisane? Dlatego, że Marsa to nie jest tutaj. Marsa to musi dopiero dojechać, przebić ulicę Grochowską i wjeżdża w Marsa. Absolutnie. Jedynym motywem, jedyną determinacją jest pełne wyjaśnienie wszystkich tych kwestii w tym celu. Poza zmianami personalnymi stworzona zostanie też specjalna zewnętrzna komisja audytowa, która będzie przeprowadzała, wyświetlała każdy przypadek, który budzi wątpliwości prawne. I zadowoliły pana te wyjaśnienia, bo jak informuje portal Czysta Polityka, to cytat, wielu parlamentarzystów PO było rozczarowanych poziomem wyjaśnień i dyskusji. To na Marsa jednego możesz pojechać, tak mówi dziennikarzom. Odniosłem wręcz przeciwnie inne wrażenie. Na Marsa takie, jednego możesz się wybrać. Pani prezydent, nie tam później, nie tam wcześniej, tylko to jedno. W pełni zdeterminowana, chciała poinformować, choć nie jest członkiem klubu parlamentarnego, ale z jej inicjatywy odbyło się to spotkanie, bo bardzo jej zależało na tym, żeby przedstawić informacje, a niewiele też plotek, Warszawa, mapa Polski, nieścisłości, które są Marsa wokół 56, tej sprawy w życiu publicznym. Chciałaby posłowie mogli z pierwszej ręki uzyskać informacje, było wiele pytań i na każde z nich były bardzo rzeczowe odpowiedzi. To jest trudna materia. Ona się wiąże z wieloletnimi zaniedbaniami w dziedzinie ustawowej, także z brakiem ustawy reprywatyzacyjnej. To jest, ale z tą materią chce się zmierzyć, chce ją wyjaśnić. A były pytania o nową mapę reprywatyzacyjną, ujawnioną wczoraj przez Miasto Jest Nasze. Tam nazwiska i urzędników, i polityków, i biznesmenów, i gangsterów nawet, połączonych sieciami i niciami, które prowadzą do jednej właśnie osoby, do Hanny Gronkiewicz-Walc. Tak to ilustruje Miasto Jest Nasze. Tak to ilustruje Miasto Jest Nasze. Pani prezydent powiedziała, że w tej sprawie będzie współdziałała zarówno z zewnętrznymi audytorami, którzy będą to wyjaśniali, ale także już współpracuje i będzie współpracowała ze wszystkim, z wymiarem sprawiedliwości, z organami ścigania, które w tej kwestii muszą również swoją pracę wykonać. Spodziewa się pan czegoś wstrząsającego po konferencji prasowej podkomisji smoleńskiej? To już tak, bo to jest w tym kierunku. To jest w kierunku na Rembertu. Jestem bardzo oferujemy wynajem autobusów, autokarów. Zasmucony tym, wynajem że autobusów. Wraca kwestia grania drunami. To jest naprawdę dla rodzin dramatyczne. I tam jedzie chyba 145. I że odbywa się to w takiej atmosferze sensacji politycznej. W tego typu 8 kilometrów trzeba zachowywać pewną elementarną wrażliwość. Tej wrażliwości brakuje albo inaczej. Antoni Macierewicz i jego ekipa chce po prostu podgrzewać atmosferę, budzić sensację. Nie godzi się, żeby w tak dramatycznej sprawie zachowywać się tak, jak gdyby chodziło o jakieś polityczne sensacyjki. To jest zbyt poważna sprawa. Jeżeli coś nowego wiadomo, to organy państwa powinny to wprost pokazać, wyjaśnić. Opinia publiczna musi o tym być w pełni poinformowana. A
gdyby usłyszał pan dokładnie te same słowa, które dzisiaj cytuje Gazeta Polska codziennie, mają być nowe nagrania z jednego z posiedzeń komisji Jerzego Millera, to był 28 kwietnia 2010 roku, no i tam jest taka mowa między innymi o tym, że polski raport nie może być niezgodny z tym, co powie Rosja, bo jeśli nie będzie zgodny z tym, co powie Rosja, to ukręcimy tu cytat bicz na własne plecy. Tak mówi były minister Jerzy Miller, a Gazeta Polska mówi o tajemnicach komisji Jerzego Millera. To też pokazuje atmosferę i klimat i intencje, które mają jak przebija przez Grochowską, tam mieszkałaś, to jest most, skupił się on przejeżdża daleko. Co wielokrotnie zapowiadał, że jeśli PiS dojdzie do władzy... Nie na Grochowskiej, jak przebija Grochowską, jedzie dalej, to tam jest most długi i tam są budowy. Gdzie jest ten wrak? Gdzie jest ten rady? Nie masz wyobraźni. Zaczynamy grzebać w jakichś podsłuchach, ale tu naszych, na miejscu komisji, które obradowały. Komisja Millera w nagraniach, które prawdopodobnie były sporządzone przez członków komisji, tego jeszcze nie wiemy, dowiemy się jutro. I to jest właśnie ta metoda postępowania przez sensacje, przez niedomówienia, przez supozycje, wobec której ja chciałbym stanowczo zaprotestować. Nie w takiej sprawie, jak katastrofa smoleńska. No zapętlą i on skręca tam w lewo i tam dopiero zaczyna się długi, to jest taki most przez różne śmieci. Ale nie prowadzi narrację w tej jakże dramatycznej sprawie. Jeszcze raz powiem. Niech pan minister Macierewicz powie, co zrobił w sprawie sprowadzenia wraku samolotu. To, co będziesz się pytała, co zrobił się zapyta, Impel Security, tak? Odzyskania Marsa 56A. I tutaj, gdzie jest 523, są ze dwa autobusy, które tam jadą na Marsa. I ponieważ to nie jest jedna ulica, gdzie ten autobus w Warszawie jedzie, jakie to są autobusy? 514. W takim razie do tematu zagranicznych, to jest pana pole ekspertyz jako wiceszefa Sejmowej Komisji 514, Spraw Zagranicznych, a więc pytanie o to, co działo się wczoraj w Parlamencie Europejskim, panie pośle. Sukces czy porażka Platformy Obywatelskiej o porażce Prawo i Sprawiedliwości w prawie on mija Grochowską, wjeżdża w ulicę Marsa. Pan z kolei mówi, że mamy do czynienia z porażką polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. Za tym skrzyżowaniem wysiądziesz. Debata nie dotyczyła będzie za mostem dopiero. W Polsce debata w Parlamencie Europejskim dotyczyła tego, tam będzie kolej, przestrzega się kolej. Nie, zasady państwa demokratycznego. Choć wygląda to jest osiedle, wiesz jakie? W polskim Sejmie PiS kontra PO albo PO kontra PiS. Ponieważ głos to jest w tym rewirze. A więc to wiadomo, frakcji, że to jest za uniwersalnym. Wiadomo, że to jest, ale ty nie jedziesz od strony Waszyngtona, tylko od strony Ostrobramskiej. Bo dzisiaj za PiSem w Europie to jest bardzo proste, tam nic innego nie ma. Po prostu Marsa wiedzie i ty tylko masz wiedzieć 56, a się spytać po drodze, żeby koło tego numeru wyjść. Przyjęły projekt rezolucji i tam są te hale targowe na Marsa. Tam świadkowie Jehowy w tych halach na Marsa, ale to jest daleko. Po prawej stronie są ogromne szare hale, a 56 to mówi kierowcy. I to jest w całej tej sprawie niesłychane, że Unia Europejska nas przekonuje nie do przestrzegania prawa unijnego, tylko wzywa nas, byśmy swego własnego prawa przestrzegali, byśmy przestrzegali Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dodaje także teraz nowe elementy związane ze służbą cywilną, z inwigilacją w internecie, związane z mediami publicznymi. To również niepokoi Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej obowiązują pewne zasady dotyczące przestrzegania państwa prawa i przestrzegania demokracji. I jesteśmy w tej procedurze kontroli praworządności i wydaje się, że to jest kolejna odsłona pokazująca, że polityka rządu PiS w tej sprawie jest kompletnie nieskuteczna i prowadzi nas do coraz większej eskalacji. Jest takim miejscu. Tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Na razie mamy eskalację absurdu. Tak tu nie ma zieleni, nie ma lasu. Lebutko wczoraj i pytał, co wspólnego ma... No każdy mdleje. Ja Elżbieta pierwsza mdleje. Potem wszystkie służebniczki diabła mdleją. Pierwsza służebniczka diabła Litka mdleje. Druga służebniczka diabła Ewa Grabowska mdleje. Zobacz. Jadwiga Grabowska, ona się ociąga. Ona się olewa, dostaje awizo, ona nie odbiera, czyli że ona jest drugą służebniczką diabła, a ty jesteś pierwszą, bo ty pierwsza leci. O, kto tam przyszło? Na awizo! W stanowisku Parlamentu Europejskiego mówimy nie tylko o zagrożeniach dotyczących demokracji, ale państwa prawa. Ty nigdy tam nie jechałaś na Marsa?
Polska też się do tego zobowiązała, ochrona przyrody jest bardzo wysoką wartością. Jeżeli rząd prowadzi taką politykę, że jedynym działaniem, jakie uruchamia wobec obszaru Puszczy Białowieskiej, Parku Narodowego, który jest dziedzictwem przyrody dla całej Europy, jest zwiększanie wycinki drewna. Natomiast likwiduje, drastycznie obniża programy na rzecz rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, które jeszcze rząd Platformy Obywatelskiej uruchamia. Ze 100 milionów zjeżdża to do 9 milionów. W związku z tym zasadne jest pytanie, o co chodzi w całej tej sprawie. Czy tu naprawdę chodzi o jakąkolwiek pomoc Puszczy Białowieskiej, czy chodzi o jakieś pełne ideologii, przekonania ministra Szyszki, że poprzez wycinanie drzew my zachowamy puszczę. To musi budzić kontrowersję, bo ochrona środowiska jest ważną wartością w przestrzeni Unii Europejskiej. I na tym musimy zakończyć się, panie pośle. Bardzo dziękuję. Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiał Piotr Wąż za 14 minut, godzina 8. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś posłowie zdecydują między innymi o przedłużeniu na kolejne 3 lata obecnych zasad liczenia janosikowego dla województw. Przegłosują też wniosek opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o grach hazardowych. Głosowana będzie również zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. O 11 rozpocznie się drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców komisji. Tydzień temu wybrano 10 doradców komisji. Dziś mają wskazać 11. Podkomisja Smoleńska spotka się z rodzinami ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Z medialnych informacji wynika, że nie wszyscy bliscy tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, dostali zaproszenie na to spotkanie. W wypowiedziach dla mediów przewodniczący komisji Wacław Derczyński informował, że zespół chce przekazać rodzinom wszystko, co wie o katastrofie i jej przyczynach. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. A dziś Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny pilnie zmiany przed nami. Ja będę tutaj stronniczy to Państwa przeglądał gazety. Nie po to, żeby robić to za Państwa, bo warto jest gazety czytać i kupować, ale po to, żeby wprowadzić zagadnienia dzisiejszego dnia. Oczywiście dzisiaj będzie głosowanie rezolucji w Parlamencie Europejskim. Do tej kwestii podejście jest bardzo różne w różnych gazetach. W Gazecie Wyborczej jest dosyć szeroka relacja i przedstawienie szczególnie wypowiedzi pana przewodniczącego polskiej delegacji Ryszarda Legutki, który w imieniu klubu konserwatystów strofował członków Parlamentu Europejskiego, że w ogóle zajmują się Polską. Ponieważ Europa ma wiele innych problemów, a tutaj posłowie w Parlamencie Europejskim mówią o Polsce. To troszeczkę tak, jakby na przykład gdzieś w Polsce była powódź, w innym miejscu nie łapano przestępców i jakiś poseł by wystąpił i powiedzieć, no słuchajcie, wy się zajmujecie łapaniem przestępców, a tu przecież mamy powódź. Pan Legutko poruszył kwestię Puszczy Białowieckiej i korników. To bardzo ciekawe, bo ja kiedyś byłem studentem na seminarium pana profesora Legutki, to bardzo inteligentny człowiek, on potrafił takie wrzucać słowa klucze. Te słowa klucze działają tak, że na przykład na słowo klucz łapie się jakiś dziennikarz i później jak małpa powtarza to w sposób kompletnie bezmyślny. Pan profesor Legutko mówił, że tutaj mówimy o naruszeniach demokracji w Polsce, a co wspólnego mają z tym korniki w Puszczy Białowieskiej. Otóż uwaga, drodzy moi, w rezolucji Parlamentu Europejskiego nie ma słowa korniki. Mimo, że pan poseł Legutko go tak tą kwestię korników podkreślił i tak jakby odczytywał fragment rezolucji Parlamentu Europejskiego. Te korniki jednak zostały bardzo dobrze wrzucone, ponieważ wszyscy piszą o kornikach. Gazeta Wyborcza pisze w relacji o kornikach. Gazeta Polska codziennie też pisze o kornikach. Dokładnie cytując pana posła Legutkę pod tytułem jakże charakterystyczny, antypolska orkiestra gra w najlepsze. To fajny jest tytuł, bo ja pamiętam, taki był kiedyś plakat o tym, że trwa antypolska krucjata, ale to było w czasie stanu wojennego i tam w płaszczach krzyżackich występował Reagan, występował kanclerz Kohl i wtedy to też była antypolska krucjata. Jak ocenia sytuację po
debacie Tomasz Bielecki w Gazecie Wyborczej. To jest bardzo wyważony dziennikarz, on bardzo długo przebywa w Brukseli i pisze tak. Unijny traktat kreśli wprawdzie drogę do restrykcji za łamanie podstawowych wartości Unii Europejskiej, ale teraz to wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Nie tylko z racji weta obiecanego przez Orbana, nakładanie sankcji na państwo Unii Europejskiej jest teraz tematem tabu także z kilku innych, dla kilku innych krajów. A zatem bezkarność władz w Warszawie? Tak może się wydawać na krótką metę, ale w dłuższej perspektywie bycie na celowniku zawsze kończy się poważnymi konsekwencjami. Zmęczenie polskim tematem może się przekładać na słabszy głos Polski we wszystkich istotnych unijnych debatach, od budżetu poprzez stosunki z Rosją po przyszły ustrój Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli w jakimś barze z 10 osób 8 mówi, że jesteś pijany, a jedyną osobą, która cię wspiera, to jest taka osoba, która z tego baru chce wyjść, mam na myśli Brytyjczyków, którzy głównie wspierali Polaków, to być może trzeba wziąć pod uwagę, że się jest pijanym. Co dalej? W Gazecie Wyborczej bardzo interesujący tekst o tym, że chwieje się bardzo mocno pozycja ministra skarbu Dawida Jackiewicza. Ta informacja pokazywała się także w innych mediach. Jest także w Rzeczpospolitej coraz czarniejsze chmury nad ministrem skarbu. Krytykowany był minister Jackiewicz także w prawicowych mediach, tylko nie wiadomo, czy to jest taka przygrywka do jego dymisji, czy też coś tu się rzeczywiście dzieje. O co chodzi? No, minister skarbu robił wszystko to, co powinien robić dobry pisowski minister skarbu, czyli obsadzał stanowiska w spółkach partyjnymi działaczami, swoimi znajomkami i teraz partia go krytykuje. Informacji z tekstu w Gazecie Wyborczej wynika, że problem polega na tym, że od czasu do czasu minister obsadzał nie tymi członkami tej odpowiedniej frakcji w Prawie i Sprawiedliwości i to się co po niektórym nie podobało. Dawid Jackiewicz mimo swojej dosyć wysokiej rangi ministerialne nie wszedł do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. I ty nie wiesz, gdzie tam się został, lekko skrytykowany. Ale to jest ogromna ulica i długa. Wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, który mówił, że dziś wielu poubierało gacie z napisem jest, PiS, na przykład, a tak nie naprawdę ma upału, zależy im tylko jest na własnych fajna teraz temperatura, interesach. Bo jest właściwie zimno, chłodno. Cóż jeszcze? No to nic jak tylko przez tego marca się przejść. Minister, z tym, że tam się nie przejdzie, Mariusz Błaszczak mówi, że nie pozwoli dyskryminować Polaków. I to bardzo dobrze, że minister Błaszczak nie pozwoli dyskryminować Polaków. Dobrze, że interweniuje w przypadkach, kiedy Polacy są dyskryminowani. Chciałbym jednak powiedzieć, że minister Błaszczak od czasu do czasu zwraca uwagę na to, co się w Polsce dzieje. Jak odnosi się w Polsce do cudzoziemców albo ludzi, którzy generalnie wywołują jakieś podejrzenia u narodowo nastrojonych Polaków. Niedawno pani, która zwróciła z wakacji i była zbyt opalona, znalazła swój samochód porysowany napisami Allah Akbar. Jest wywiad dosyć obszerny z ministrem Błaszczakiem w Gazecie Polskiej codziennie. No jakoś w ogóle nie ma ani słowa na temat tego, że w Polsce coś się dzieje w kwestiach dyskryminacji. Akurat do tego nawiązuje komentarz Sławomira Mizeckiego. Będzie pół godziny jechał przez te wyboje, człowieku. Ale komisjność niektórych osób przechodzi ludzkie pojęcie. Media poinformowały, że pewien Polak, jadąc w Warszawie tramwaje, rozmawiał z kolegą po niemiecku, a potem miał pretensję, że został pobity. Rozżalenie tego Polaka trudno zrozumieć, zwłaszcza, że chodzi o historyka, profesora wyższej uczelni, który konsekwencje swoich ryzykownych zachowań powinien umieć przewidzieć. Tak, panie profesorze, nie należy w Polsce rozmawiać po niemiecku, bo można dostać po głowie, a pana ministra Błaszczaka to w ogóle niczego nie będzie, w ogóle się nie będzie interesować, mimo że pan profesor rozmawiał swoim kolegą Niemcem. Dziękuję państwu bardzo, życzę kolejnego pięknego dnia. O, nawet chyba stąd będzie 502, na Zadupie się jedzie, jest galeria, ogromne ulice, poza Warszawą, to wszystko przez tego marca jedzie.
Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast naszego kaszlej, moja kochana, kaszlej. One kaszlą, bo jest zimno rano, a w nocy było bardzo zimno. Ale nic twardo, czasy jak widzi Grabowskiej, czyli z otwartym oknie, no bo w sumie mamy jeszcze lato. Ale w nocy było bardzo zimno. Ja specjalnie trzymałam tę linię otwartego okna Jadwigi Grabowskiej. Ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizor Philips 4K Ultra HD za jedyne 1555 zł! Raz jak miałam Samsung, czerwony telefon, to ja go używam teraz ile? 4-5 lat używam. Raz jak kupiłam, to mi się zepsuł, ale potem na koniu to poprawili, zrobili, to chodzi i chodzi. Nie chcę się zepsuć. Więc mi się tutaj ten dekielek popękał, bo ja ciągle te karty wyjmuję od wewnątrz i do komputera. Kartę i do... A teraz już z tego telefonu nie nagrywam, bo on nie ma aż takiej karty rozdzielczości dużej. Takie byle co, a są teraz inne telefony lepsze. Ale dekielek popękał i tak skleiłam sobie, ale ten telefon jako telefon działa i działa. Samsung. Jadukiewicz Aleksandra mówi w radiu do FM, proszę Państwa, że firma Samsung jest rewelacyjna. Ja to żadnej rewelacji nie widzę. Chyba w tym, że mi się tu nie psuje teraz ten telefon Samsung. Także proszę kupy się trzymać. Pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny. Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup bogato wyposażonego Mercedesa Vito za 79 990 zł netto lub Sprintera za 96 400 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na Mercedesa Vito Touran. Trzeba patrzeć na rozpiskę. Jak on jedzie. Ja chcę zobaczyć, która jest godzina. Które jest godzina, proszę. 7.58, czyli 8.00, to takie czasy, to ja, proszę Państwa, w ogóle nie lubię jeździć autobusami. Ja nie wiem, jacy to debile się pchają do autobusu, jak do pracy nie muszą jechać, bo Warszawa jest okropna. A tu na Saskiej Państwo zobaczą, wszystko stoi. A tam, gdzie się skręca, no to też ten tu zajeżdża temu, ten wjeżdża. No są okropne kolizje, a jak taki miałby być wypadek na drodze, no to to jest coś okropnego. No po prostu patrzy się dokładnie, jaki jest numer i czy on przejeżdża przez Marsę, jak przez Marsa przejeżdża, to już super. Bo to nie jest daleko, to jest Praga południe sobie w kierunku, przez Wyspą na Rembertu. Śpiesz się, taka okazja. Ja tam czasem jak jestem na pętli 502, proszę Państwa, a to jest na końcu świata. To jest prawie jak na Marsie. Jedzie 502 i tam jest galeria, tam jest dom kultury. Tamtych bloków jest od groma i trochę. I tam też raz szukaliśmy galerii. No ale jak jest numer, i to nawet, proszę Państwa, pamiętam, był jeden numer i to nie wiadomo, czy tu w tej strony w lotyska, z tamtej strony w lotyska, bo ludzie sztuką, kulturą się nie interesują i nie wiedzą, gdzie jest w ogóle galeria, bo jeszcze tam w niej nie byli. A przecież osiedle nowe, a przecież stoi już prawie 100 lat to nowe osiedle. Znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły. Także rano, proszę Państwa, dla nas, dla artystek, to Międzynarodowej Polskiego Radia. Nie jest czas na jakieś takie arie na śpiewanie, by zanim ja ten głos doprowadzę do jakiejś kultury, ja muszę po 12, po 13, po 14 będę piła to nie wiadomo co i dopiero wtedy będzie głos. A tak to my wszystkie kaszlemy i nawet pochrumkujemy. Coraz więcej dnia jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam.
Europosłowie z większości grup skrytykowali trwający kryzys konstytucyjny w Polsce. Dziś głosowana ma być rezolucja. Dziś o 11:00 drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Brytyjski minister do spraw Brexitu zapewnił, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nikt nie usunie unijnych imigrantów z Wielkiej Brytanii. Europosłowie z większości grup skrytykowali trwający kryzys konstytucyjny w Polsce. Deputowani z Prawa i Sprawiedliwości zarzucili im uprzedzenia. Niespełna godzinę trwała debata w Parlamencie Europejskim dotycząca sytuacji w naszym kraju. Dziś głosowana ma być rezolucja. Z ponad 700 europosłów w debacie przysłuchiwało się około 70. Rozpoczął ją wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który mówił o kryzysie konstytucyjnym. Mimo pewnych poprawek pozostaje przedmiotem troski skład, publikowanie wyroków i efektywność działania Trybunału Konstytucyjnego. Podczas debaty największą grupę chadecką reprezentował Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej. Nie jest żadnym powodem do dumy, jeśli Polska wydłuża listę europejskich kłopotów. Na tak odpowiadał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Proszę Państwo, organicznie niezdolni do zaakceptowania tego faktu, że mogą istnieć rządy, które różnią się od was poglądami i że te poglądy mają dobre racje. Podczas debaty nie mówiono tylko o kryzysie konstytucyjnym. Grupy komunistów i zielonych przestrzegały przed zaostrzeniem przepisów o aborcji. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś o 11:00 drugie posiedzenie Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Posłowie mają uzupełnić skład stałych doradców komisji. Tydzień temu wybrano 10 doradców komisji. Dziś mają wskazać 11. Członkowie komisji zapoznają się z informacją, jakie dokumenty wpłynęły do Sejmu. Wszyscy są zgodni co do tego, że wyjaśnienie afery Amber Gold należy rozpocząć od prokuratorów, bo to oni popełniali błędy. Podczas pierwszego posiedzenia za zamkniętymi drzwiami posłowie uzgodnili plan pracy i postanowili zwrócić się o dokumenty do wszystkich instytucji wymienionych w uchwale o powołaniu komisji. Komisja miała nawiązać też kontakt z Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie przesłuchania małżonków P, założycieli Amber Gold. Podkomisja Smoleńska spotka się z rodzinami ofiar katastrofy. Wczoraj zespół obradował cały dzień. Skupiono się na merytorycznych ustaleniach. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Podkomisja Smoleńska chce spotkać się z rodzinami ofiar katastrofy na zamkniętym dla publiczności posiedzeniu. Przewodniczący zespołu Wacław Berczyński zapowiada, że chce przekazać rodzinom wszystko, co wiadomo o katastrofie i jej przyczynach. Z medialnych informacji wynika, że nie wszyscy bliscy tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, dostali zaproszenie na spotkanie z zespołem powołanym w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza. W czwartek natomiast podkomisja ma zorganizować konferencję dla dziennikarzy. Zostaną na niej przedstawione pierwsze wyniki prac podkomisji, m.in. nowe nagrania załogi Tupolewa. Minister Antoni Macierewicz w wypowiedziach medialnych sugerował, że mają one być dowodem, że działania rosyjskich nawigatorów i decydentów miały doprowadzić do katastrofy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O brytyjski minister do spraw Brexitu zapewnił, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nikt nie usunie unijnych imigrantów z Wielkiej Brytanii. Minister David Davis odpowiadał na pytania Komisji Spraw Zagranicznych i zbytnie. Jeszcze przed czerwcowym referendum przywódcy kampanii na rzecz Brexitu zapewniali, że nikt nie zostanie deportowany, ale po objęciu rządów w premier Theresa May nie zagwarantowała imigrantom 100% bezpieczeństwa, co wywołało niepokój. Minister do spraw Brexitu David Davis sprecyzował więc oficjalne stanowisko. Premier wyjaśniła, że będziemy się tym starali zapewnić jak najbardziej liberalne traktowanie, na pobyt i tak dalej. A jedynym warunkiem będzie to, aby tak samo traktowano naszych obywateli. Minister do spraw Brexitu podkreślił, że nie jest to propozycja przetargowa, a celem rządu jest dobro wszystkich imigrantów unijnych na wyspach i Brytyjczyków na kontynencie. Z tego, co się słyszy, można by odnieść wrażenie, że szykują się jakieś deportacje, a tymczasem wielu, nawet większość obywateli europejskich już posiada albo do czasu rozstania z Unią na pewno nabędzie prawo pobytu w myśl obowiązujących zasad. David Davis dodał, że nie wierzy w jakieś kroki dyskryminujące Brytyjczyków w innych krajach Unii i wobec tego wszyscy obywatele unijni będą mieć również zapewniony pobyt na wyspach. Prognoza pogody. Dzisiaj
Dzisiaj na ogół ciepło i słonecznie, tylko w Karpatach możliwy deszcz. Temperatura od 23 do 29 stopni. Tylko miejscami na północy chłodniej 19 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement z diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mające wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Z dekretu Napoleona w Carrefour należy dać każdemu super rabat. Aż 20% na wszystkie tablety, laptopy, komputery i drukarki w formie e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna od 16 do 18 września. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek? Powstają one wskutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labutek Skin. Tabletki Labutek nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labutek pomagają